Dzisiaj hol zakupowy i mierzymy głównie z Sinseya. Całą sprawczynią zamieszania była ta sukienka, która jest wiralem. Mam w rozmiarze M, to jest idealna sukienka ciążowa. No i tutaj ma takie pufki, to możecie sobie zrzucić i oczywiście nosić jako hiszpankę. Jak nie jesteście w ciąży, nie macie brzuszka, to ona się tutaj super będzie układała. Więc naprawdę, według mnie, za tą cenę fajny skład. Piękny fason, można nosić bez biustonosza. Ja ją już nosiłam i nosiłam ją z nakładkami po prostu takimi przyklejonymi. I wyglądało to super. Dajcie znać, co o niej myślicie. I to jest sukienka, która mi się podoba bardzo. Natomiast ja wzięłam ją w rozmiarze L. I ona jest dosyć prześwitująca. Wiecie, im bardziej prześwitujący, jeszcze naciągnięty materiał, tym gorzej. Więc zamówię sobie XL-kę z niej i powinna być dobra. Ale, no co powiecie, mnie się podoba bardzo, więc zmieniałam biustonosza. Brzuszek też bardzo fajnie. Podkreślanie, no super jest ta sukienka. I ostatnia już sukienka z Sinseya i to też jest cudowna kiecka. Słuchajcie, ma bardzo fajny skład, ma tutaj takie piękne marszczenie. Znów, czy jesteście w ciąży, czy nie. To jest nieciążowa sukienka. Wszystkie, które tutaj widzicie, to są sukienki nieciążowe. To ma piękne marszczenie. No naprawdę jest genialną sukienką na ciążę, ale nie tylko. Ja już ją nosiłam i dosłownie ją kocham. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo mnie bardzo.